Rodzina modelki Kamili Szczawińskiej już niedługo się powiększy. Kamila jest już mamą Juliana lat 12 i Kaliny lat 10. No i teraz jak opowiedzieć tym dzieciom, które już mamy, że za chwilę będzie nowy bombelek w domu? Halo Kamilo, czy jesteśmy? Cześć. Czy się słyszymy? Dobry. Jest, dzień super. Dobry, tak o to samo, za chwilę zapytamy. Mama weteranka, przepraszam, że tak powiem, Agnieszka Stefaniuk, mama siedmiorga dzieci. Od 6 roku życia do 18 roku dziękuję życia. Ci, wow. Wielkie mama, gratulacje. Ale mama weteranka, naprawdę. I Marta Rzysko-Pałuba, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Też mama. Też mama, no właśnie. Kamilo, więc jak to u ciebie wygląda, co opowiadasz i z jakimi reakcjami się spotykasz w temacie nowego członka rodziny? Ja bardzo długo czekałam z tą informacją, żeby powiedzieć dzieciom o tym, że jestem w ciąży. Powiedziałam im, chyba jak byłam w 5 miesiącu, chciałam wiedzieć, że wszystko będzie na pewno dobrze, że ciąża będzie utrzymana, że wszystko jest okej, żeby nie robić niepotrzebnego zamętu. I wyczekałam na odpowiedni moment, kiedy byliśmy bardzo zrelaksowani, bardzo spokojni, fajnie sobie śpiewaliśmy, bo akurat jechaliśmy do Berlina. 7 dzieci. Czy dla najstarszych dzieci robi na nich jeszcze wrażenie, informacja, że albo jakie wrażenie robi, że będzie kolejne dziecko w rodzinie? Powiedzcie, że tak naprawdę chyba z dziećmi kolejnymi to było tak, że oni się naprawdę cieszyli już, nie? I kibicowali. Natomiast ta niepewność, co innego cieszyć się, nie? Z takiej wiadomości, że fajnie będzie rodzeństwo, a co innego tak naprawdę potem przystosować się do tego, do tej zmiany, która nastąpi w rodzinie, nie? Bo zasoby mamy ograniczone. Czas, uwaga, tak? Jakby oczywiście okazywać miłość możemy sobie na wiele sposobów, ale jednak karmię dzidziusia, jestem niedospana, tak? Więc wydaje mi się, że taka autentyczność rodziców, nie? W tym aspekcie, nie? Że troszeczkę będzie trudniej na początku. Rodzice muszą się tu konfrontować z dużym, nieuświadomionym moim zdaniem bardzo często poczuciem winy, tak, że ja krzywdzę w jakiś sposób, z jednej strony obdarowuję i robię coś fajnego i miłego i tworzę tą rodzinę, a z drugiej, czy ja nie wyrządzam w ten sposób czegoś, co będzie no, trudne dla mojego dziecka. I w gabinecie, jak spotykam się z różnymi młodymi osobami, no to taki tekst pod tytułem, że kiedy się urodził mój brat, siostra, to był najgorszy dzień w moim życiu, jest bardzo częstym tekstem. Naprawdę? Tak. Ale w ogóle na liście stresujących, słuchajcie, w stresujących sytuacji podobno pojawienie się brata i siostry jest na czele tych takich najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka, słuchajcie, to że to się pamięta negatywnie. Jak to zniwelować, co mówić? Znaczy ja chciałam się jakby odnieść jeszcze do tego właśnie, że tak bardzo jest ważna postawa rodziców, ta pewność, że, że dajemy coś dobrego, a nie, że zabieramy coś. Mm-hmm. Nie? Czyli tak naprawdę przepracować sobie z mężem, nie? To w jaki sposób my będziemy, jak my się z tym czujemy w ogóle, czy my też tak naprawdę podskórnie nie czujemy, że o ratuneczku, jak my teraz sobie poradzimy, nie? Więc jakby naprawdę trzeba to sobie tak przemyśleć, być świadomym w tym. No i potem te takie drobne reakcje i taka prosta rada. Mi się wydaje, że też pewnie mamy to oglądają i chcą takiej prostej rady. Naprawdę, kiedy mamy to małe dziecko, kiedy wracamy ze szpitala, bo możemy opowiadać o tym, jak to będzie, pokazywać książeczki, tłumaczyć, zdjęcia, cieszyć się, ale tak naprawdę, jak mamy dwulatka i przychodzimy do domu z malutkim dzidziusiem, to ten dwulatek dopiero tak naprawdę zaczyna rozumieć co stało. Konfrontuje się. Przez 9 miesięcy go przygotowywały, to on zrobi, rzuci się na ziemię, będzie właził na nas, będzie właził na to dziecko, nam na głowę, więc w tym momencie to, co jakby jest takie ważne, to jest to, żeby naprawdę trochę zagryźć zęby, bo to jest trudne dla mamy, tak? Bo jesteśmy w połogu, jesteśmy zmęczeni, ale rzeczywiście nie odpychać wtedy tego małego dziecka, bo wtedy wydaje mi się, że to jest taki moment, który może powodować te urazy, nie? Że właśnie chodź tutaj, nie? Nauczyć jak dotykać dziedziusia, że lepiej po stopie niż po głowie, że lepiej właśnie czystymi rękami, niebrudnymi, w jakich momentach, tylko wtedy, kiedy jest dorosły razem z tobą. Także jakby uczyć takich rzeczy od początku, ale tego, że to jest nasz dziedziuś, a nie mój dziedziuś, a ty idź do tatusia. Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do Kamili, bo ten przypadek właśnie, kiedy mamy dwulatka i rodzi się dziecko, to jest chyba właśnie, Kamilo, twój przypadek, bo różnica, widzę, jest właśnie 2 lata między twoimi dziećmi. Przechodziłaś coś takiego? Tak, Julia miał rok i 5 miesięcy, jak urodziła się Kalina, więc mieliśmy hardcore. On nie do końca rozumiał w ogóle, nie byłam w stanie go za bardzo przygotować, bo dla niego to był jakiś bobas kwilący w wózku. On nie mówił, nie miał kontaktu żadnego jeszcze ze światem takiego, żeby mógł się komunikować, wyrazić swoje emocje. Ale na początku był bardzo obojętny, nie zwracał uwagi, a potem zaczęły się właśnie fazy bicia zabawkami, wkładania palca do oka i też
musiałam się spiąć na wyżyny. I to nie było celowe, po prostu było interesujące. Tak jak samochodzik Lego, nie wiem, Duplo rozczepiał klocki, tak samo Dzidzie rozbierał czapkę, ściągał skarpetki, dokładnie, wkładał palec do oka. I to było wszystko coś właśnie, gdzie ja musiałam się spiąć na wyżyny cierpliwości, nie odtrącać go, bo on nie chciał źle, on po prostu robił to z ciekawości. I teraz właśnie nauczenie go tego, w jaki sposób tam Dzidzie dotykać, tak jak pani wspominała, i jak się nią zajmować, było bardzo trudne i trwało długo. Długo, chyba z półtorej roku się męczyliśmy, Marta, z takimi różnymi niespodziewanymi sytuacjami. Marta, no właśnie, jak reagować na takie sytuacje, kiedy dziecko wykazuje też agresję tak naprawdę, pokazuje swoją złość na ten moment? Wiesz co, ja to bym w ogóle ubezpieczyła rodziców i tak chciała przekazać taki komunikat, że dajcie przestrzeń na tą frustrację tego dziecka, tak? Że jakby, wiecie, żeby się nie przypisywać, że to dziecko jest złe i chce wyrządzić krzywdę. Albo nie lubi brata, albo że go nie zaakceptuje, tak, żadnych takich już jakby ono, konkluzji nie wyciągać za szybko, nie? Dokładnie, ono mu po prostu naprawdę ma prawo do tego, żeby być sfrustrowanym, żeby być zagubionym, zdezorientowanym, niezadowolonym, bo to dla małego dziecka to nie jest kompletnie nic fajnego, że się pojawia jakieś inne nic dziecko. Na początku nic. Na początku nic. Totalnie nie. Ale może nie mówmy im od razu tak, że to nic. Znaczy w ogóle z tym mówieniem, z tym mówieniem to ja bym poczekała do takiego momentu, wiecie, jak, znaczy mamy dzieci w wieku szkolnym, które ogarniają czas i jakby takie zależności, to możemy odpowiednio wcześnie powiedzieć, bo one też potrzebują czasu, znacznie więcej, żeby się zaadaptować, tak? Jakby tak, im jakoś do tego przyzwyczaić. Ale brzdąc właśnie dwulatek, to może, naprawdę można 9 miesięcy to dziecko przygotowywać, on kompletnie nie będzie wiedział. Pięknie, dziękujemy za rozmowę. Kamilo, ostatnie pytanie. Czy masz już imię? Mam imię, ale dopiero jak się urodzi, to powiem. Ale jesteś. Ale w ogóle wyglądasz pięknie i bardzo serdecznie cię pozdrawiamy i trzymajcie się wszyscy ciepło i w zdrowiu. Ściskamy bardzo. Dziękujemy. Cześć, papa. Ja tylko chciałam dodać, że czasem jest tak, że przez 18 lat nawet te nasze dzieci się nie polubią, nie zaakceptują faktu, że mają rodzeństwo. I to jest... Tak, nie muszą się szanować, ale nie wszyscy. Absolutnie. Bardzo wam dziękujemy.